W dzisiejszym filmie z siłowania na rękę stracimy wszystko. Stracimy naszą siłę, stracimy nasze rebirthy, stracimy nasze trailsy i stracimy oczywiście nasze odblokowane mapki, a to dlatego, że zrobimy super rebirtha. Opowiem wam dzisiaj trochę właśnie, jak działają te super rebirthy i czego nie robić właśnie z tymi super rebirthami, bo one dają całkiem sporo, dają wam tutaj plus 1000%, czyli maksymalnie tu będę mógł mieć 2500%, czyli będę farmić tyle siły, ile farmię z tym eventem. Teraz jest event razy 2, jakby siła na 9 godzin jeszcze. Właśnie dlatego dzisiaj muszę zrobić jakby te super rebirthy. I teraz farmię sobie, powiedzmy, ile ja farmię, nie pokazuje mi tutaj za bardzo, no halo, proszę to pokazać. Dobra, serwer się zbugował, ale farmię 6 trylionów i tyle będę farmić bez tego eventu, a z tym eventem będę farmić wtedy 12 trylionów, a więc no właśnie dlatego musimy super rebirtha zrobić. I w ogóle też tutaj druga rzecz, dodali jakiegoś takiego questa na huge peta. Prawdopodobnie ten huge pet dla mnie będzie słaby, no ale też sobie go na pewno odbierzemy, tylko tutaj trzeba robić właśnie jakby pojedynki. Ciekawe, czy ja mogę brać jakieś pojedynki. Tutaj mamy jakiegoś takiego gościa słabiaka, no to tego pokonajmy. Musimy chyba w taki sposób te pojedynki robić, tak mi się wydaje. No jakby nie za wiele za niego dostaję, ale będziemy musieli te pojedynki porobić. Zobaczymy, czy w sumie jakby dodaje mi się to. Tutaj też jakiś słabiak, też go sobie pokonajmy, żeby po prostu te pojedynki nam się cały czas zaliczały. Trochę zajmie mi zrobienie tego, skoro musimy 10 pojedynków aż zrobić. Dobra, tutaj ten też słabiak, to też go pokonajmy. W sumie może być ciężko pokonywać tych gości, jak sobie zrobimy te rebirthy. Ile w ogóle mu zabrałem? I zobaczmy, czy tu się dodało. Nie dodało się, czyli bitwy, czyli to musimy prawdopodobnie tych gostków pokonywać. Jeżeli tak to działa, no to to jest jednak mega prosty quest. Po prostu wystarczy tak naprawdę godzinę w gierce zostać i będziecie mieć już to wszystko zrobione. Zobaczmy, czy tutaj nam się to dodało. Dodało nam się, no to to jest giga prosty quest jednak. Dobra, ale teraz robimy tego super rebirtha. Jeżeli chodzi o te super rebirthy, to jeżeli robicie to, to nie róbcie tych tutaj upgrade'ów, bo jeżeli zrobicie upgrade, to zabierze wam moc tego super rebirtha. Czyli na przykład jakbym zrobił 10 super rebirthów, to tu miałbym 2300 i jakbym zrobił sobie upgrade, to by mi zabrało 100%, a więc no nie róbcie tego, tylko po prostu sobie te rebirthy zróbcie. Zrobimy tego rebirtha i stracimy dosłownie wszystko teraz. Jakby 2 dni wbijałem tą siłę, mam nadzieję, że uda mi się do tego wrócić, bo w sobotę oczywiście nowy world się pojawi, klikamy to i jestem nubasem. Mam totalne zero wszystkiego. Bica sobie potrenujmy i od razu będziemy mogli sobie przeskipować na momencie do drugiej mapki. W sumie kliknijmy sobie autofight, bo musimy kilka razy tego czempiona pokonać, żebyśmy mieli winów 15 tysięcy. Zobaczymy, jak szybko uda nam się wrócić. Czy już mogę zrobić super rebirtha? Nie mogę. Zobaczmy, ile będę musiał zrobić normalnych rebirthów, żebym drugiego mógł super rebirtha zrobić. No jeszcze drugiego super rebirtha nie mogę zrobić, ale tu mamy właśnie już jedną gwiazdkę. Dobra, musimy jeszcze sobie tego czempiona trochę pokonać. I w sumie to mnie uwalił, bo zapomniałem, że rebirtha zrobiłem. No dzisiaj niestety jestem totalnym noobem. 99% z was aktualnie prawdopodobnie jest lepsze ode mnie, ale za niedługo mam nadzieję, że to zmienimy. Dobra, ostatni raz pokonujemy tutaj tego czempiona i będziemy już mogli drugą mapkę sobie odblokować. Dobra, tutaj jeszcze raz się kliknęło, niech się jeszcze raz mi go pokona i oby nie było żadnego bugu. Dobra, na szczęście nie ma żadnego bugu. Tutaj prawdopodobnie już tego też będziemy mogli uwalić. Zobaczmy, ile on ma jakby tego AI czempiona. No w sumie to nie możemy, ale no wystarczy, że sobie 2 razy ściskacze klikniemy, w sumie to nawet raz i już go możemy uwalić. I tego czempiona też musimy trochę pokonać, żebyśmy więcej winów mieli. Pokonajmy go w sumie z 2 razy, zobaczymy, ile winów dostaniemy i ile rebirthów za to zrobimy. No tu jest 7,5 miliona. Powiem wam, że dawno nie widziałem tak małych liczb tutaj u mnie, jakby jeżeli chodzi o siłę i o te winy. Dobra, jeszcze raz go pokonamy, zobaczymy, ile za to rebirth będziemy mogli sobie zrobić. Dobra, tyle styknie i zobaczmy, czy pokaże nam się ten super rebirth, bo to trzeba ileś tam normalnych tych rebirthów bić i wtedy wam się po jakimś czasie pokaże właśnie ten super rebirth. No na razie powiem wam, że się nie pokazuje jeszcze. Dużo muszę tego nabić. Dobra, to niech się trochę ponawala tutaj na tym czempionie w takim razie. Myślałem, że to szybciej będzie szło. Dobra, powiem wam, że dostanę się tutaj do tej mapki i mamy teraz 11 bilionów. Tyle chyba już powinno nam styknąć, żebyśmy mogli dobić do tego drugiego rebirtha, ale powiem wam, że robienie tych rebirthów też nie jest wcale takie super szybkie. Trzeba trochę się pomęczyć. Dobra, i teraz możemy zrobić drugiego super rebirtha. Klikamy sobie cyk i teraz na starcie mamy już tutaj, jak widzicie, boost 200% bez żadnego rebirtha. A więc no teraz znowu nabijam sobie, zobaczymy, ile będziemy musieli nabić do trzeciego, bo jakby te procenty cały czas się chyba zwiększają, tak mi się wydaje. Cały czas chyba po prostu więcej rebirthów potrzeba, żeby tutaj wam się ten przycisk pokazał. Dobra, powiem wam, że jednak zmieniam zdanie. Te super rebirthy są mega proste i te 10 rebirthów zrobię dosyć szybko. Już w sumie 5 super rebirthów zrobiłem i mam teraz taką taktykę, że po prostu tutaj sobie od razu nawalamy się z tym gościem raz. Znaczy w sumie to może nie od razu, bo muszę sobie raz tutaj ściskacza dotknąć i teraz się z tym gościem nawalamy. No i cyk, tutaj gościu pokonany. Dostałem 18 tysięcy, bo mam założony team podwiny, bo tam na trzeciej mapce to się przydaje. Teraz zmieniamy sobie team tutaj, cyk, klikamy sobie tutaj auto train. Tutaj musimy nabić, no nie wiem, tak około 100 bilionów. Dobra, tyle styknie. Od razu tutaj na tego gostka bierzemy.
No i tutaj jego dosłownie 3 razy musimy pokonać, żeby po prostu 20 milionów winów nabić. No i mamy 20 milionów winów. Teraz po prostu idziemy sobie tutaj. No i tutaj muszę nabić sobie około 4 bilionów, żebym tego Fat Pirata mógł pokonywać, no bo na nim najszybciej to się nabija. W sumie to nawet nie musimy aż tyle nabijać. Tyle może nam styknie. Kupujemy sobie po prostu Trailsa. No i mamy 3-2. Teraz musimy zmienić team, żeby było szybciej, bo oczywiście mój team podwójny daje mi 7 razy tyle winów. No i tego pirata teraz musimy pokonać 9 albo 10 razy. Chyba jakoś 9 razy go musimy pokonać. Dobra, i tyle nam już styknie. No i teraz sobie robimy te rebirthy do momentu, aż nie pokaże nam się ten super rebirth. No i teraz powinien się pokazać. W tym momencie powinien się pokazać. No i dobra, pokazał się, robimy cyk 6. Dobra, zrobię do 10, bo zabawa dopiero się zacznie, jak zrobimy 10, żeby wrócić do momentu, w którym byłem wcześniej, żeby odblokować ostatnią krainę. Zobaczymy, ile to nam zajmie, bo jakby no te rebirthy mega łatwo się robi, ale odblokowanie ostatniej krainy może nie być już takie łatwe. Ale zobaczymy. Tutaj jeszcze musimy 23 minuty do tego Dominusa czekać. I powiem wam, że poszło to szybciej niż myślałem. Teraz robimy sobie ostatniego super rebirtha, tylko ciekawe, ile zajmie nam teraz odblokowanie tutaj oczywiście tej nuklear mapki. Dobra, klikamy sobie cyk i mamy 10 super rebirtha. Już więcej super rebirthów nie możemy zrobić. Mamy plus 1000%. Dobra, teraz wracam do ostatniej mapki. Zobaczymy, ile będziemy farmić i ile zajmie nam pokonanie Krakena. Bo w ogóle zaraz też tutaj to będziemy mogli odebrać za 5 minut w sumie. Dobra, i wróciłem tutaj na tą mapkę. W ogóle zobaczmy, ile muszę nabić sił, żeby tego Krakena pokonać, bo nawet nie pamiętam. 1,8 QA, no to chyba to jest mało, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny w sumie. Zobaczymy, jakby na tej mapce podobno najlepszą metodą na farmienie jest właśnie tutaj nawalanie w ten worek. Niech to się trochę tak ponawala, żebyśmy nabili więcej siły i spróbujemy nabić sobie winów, żebyśmy chociaż, nie wiem, do 1700 rebirthy tutaj mieli i jeszcze jakiegoś French Boosta sobie ogarnę. Dobra, i teraz na szybko wyfarmiłem 1 trylion winów, za to zróbmy sobie rebirthy i już możemy w sumie to sobie odebrać. Odbierzmy w sumie sobie to, zobaczymy, czy ten pet jest dobry, prawdopodobnie nie, no ale się przekonamy. Tutaj jest ten pet, razy 1000 daje, no. To super mocny pet. Rzeczywiście ultra OP pet, nic tylko brać. Dla nowych graczy. No ale dobra, raczej spodziewałem się, że coś takiego będzie mniejsza w tego peta, teraz zróbmy sobie rebirthy, bo musimy dobić tutaj 1,6 kwadryliona na tego bossa i później na tym świecie oczywiście będziemy farmić winy. Dobra, zobaczmy, ile rebirthów uda nam się za to wszystko zrobić. Mam nadzieję, że tak około 2000, ale będzie ciężko. W ogóle tu mi pokazuje, że mogę niby sobie super rebirtha zrobić. Dziwne to jest. Czy ja mogę to dalej robić? Nie, dobra, mam maksymalną ilość. Już myślałem, ale dobra. No i mamy 1700%, no to powiedzmy tak w miarę. Dobra, teraz farmię do 1,6 kwadryliona i musimy się dostać do ostatniego świata. I powiem wam, że w sumie długo to nie zajęło. Mamy już tyle, że pokonamy Krakena, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz w sumie zobaczymy. Zobaczymy, ile to za niego dostaniemy, bo tam się pokazuje, żeby 20 trylionów mieć, żeby tutaj sobie to odblokować, ale to jest błąd i wystarczy mieć chyba 20 bilionów, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. No tu dostajemy 22 biliony za pokonanie tego Krakena. Zobaczmy, czy będziemy to mogli sobie już odblokować. 20 trylionów jednak potrzeba. Czyli jednak to poprawili. No dobra, to trochę mi zajmie uzbieranie tych 20 trylionów. Musimy w takim razie sobie założyć team podwójny. No i teraz farmimy na tym Krakenie. Zobaczmy, ile teraz dostaniemy. Jakby szybko go pokonujemy. No teraz 166 bilionów na raz dostajemy. Dobra, to niech to się nawala na tym Krakenie, żebyśmy uzbierali 20 trylionów. I chwilę to zajęło, ale mamy już te 20 trylionów, a więc zobaczmy, czy to zadziała. Dobra, i zadziałało. I teraz w ogóle czy jakiegoś bossa tu możemy pokonać. Chyba tego pierwszego. No tego pierwszego na luzie pokonamy. Ile za niego się dostaje? No więcej. Więcej niż za Krakena. Hazmata czy pokonamy? Do Hazmata nam ciutkę brakuje, chociaż i tak go pokonujemy. Za Hazmata więcej się dostawało. Musimy nabić teraz dużo winów i porobić trochę rebirthów. Ile w ogóle teraz na raz będziemy farmić? Tylko team muszę zmienić. Kliknijmy raz. No i tak 12 trylionów farmimy. No nie pokazuję tutaj tej liczby, ale około 12 trylionów farmimy. Nie wiem, zobaczmy, ile tu potrzeba na tego. Nie pamiętam w sumie. 26,5 QA. To chyba nie zajmie nam długo. Tutaj byśmy na tym pofarmili win i później musimy dobić do 2500. Dobra, niech to tu się potrenuje na... W sumie to nie bicepsie, tylko oczywiście tutaj sztandze. Dziwne, że nie pokazuje tego. Trochę lipa. No dobra, ale niech się teraz farmi tak do 30 kwadrylionów, chociaż w sumie. Chociaż nie, na Trailsa to mnie nie stać. Niestety, potrzebowalibyśmy 11 QA. I po dłuższej chwili nabijam 35 QA, co daje nam już tyle, że jesteśmy w stanie na luzie pokonywać tego bossa. I na nim teraz musimy bardzo dużo winów przyfarmić. Jakby dostajemy standardowo za niego 14,8 biliona. Do tego nam dużo brakuje. Do tego musiałbym dużo, dużo więcej przyfarmić. Dobra, i powiem wam, że to zajęło mi długo, ale mamy 210 QA
siły. I dzięki tej sile możemy pokonać już przedostatniego bossa, bo jak wiecie, musimy dużo teraz winów nafarmić, żebyśmy dużo rebirów oczywiście zrobili. No w miarę łatwo go pokonujemy, dostajemy 4,4 kwadryliona, ale musimy teraz team zmienić, no i będziemy musieli naprawdę, naprawdę dużo winów na nim wyfarmić. Dobra, i mamy full team petów pod winy, teraz zobaczmy, ile będziemy farmić tych winów naraz. Za pokonanie jednego gostka dostajemy 32 tryliony, kwadryliony, no coś na pewno dostajemy. Dobra, teraz musimy to zostawić na salu sieńką noc i miejmy nadzieję, że wystarczy nam to, żebyśmy tu wbili 2500%. Dobra, i po całej nocy farmienia mamy 173 kwadryliony albo nawet więcej. Za to moglibyśmy sobie no otworzyć niecałe 100 takich jajek, a więc niedużo. I one mi są w ogóle niepotrzebne, no ale oczywiście robimy za to rebirfy. Mam nadzieję, że uda mi się dobić do 2500%. Na pewno nie uda nam się wymaksować, musielibyśmy tutaj na tym Mutant Kingu dużo przyfarmić, ale no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie szło. Może spróbujemy, no ale dobra, teraz tracimy naszą całą siłę, jakby długo tego nie wbijałem. Musimy sobie tych rebirfów mega dużo teraz porobić, no jakby na razie to jest jeszcze dosyć tanie. Oby chociaż 2500% się udało nam dobić, bo jak nie uda nam się 2500% dobić, to będzie słabo. No i powiem wam, że będzie ciężko. Mamy 2400%, czyli do maksa nam brakuje jeszcze 300%. Dużo, w sumie myślałem, że gdzieś tak będzie nam brakować z 200%. Musielibyśmy na tym Mutant Kingu wyfarmić sobie tak z kilka godzin i wtedy może udałoby się to wymaksować. No ale dobicie do Mutant Kinga zajmie mi z 1 albo 2 dni. Zobaczmy, ile naraz farmimy. W ogóle nie ten team mam w sumie. No to nie farmię dużo, 500 bilionów tylko dostaliśmy na hita. Teraz mam dobry team, zobaczmy, ile teraz naraz dostaniemy za podniesienie raz sztangi. Klikamy sobie cyk, dostajemy 5,7 tryliona bez Frames Boosta. Z Frames Boostem byśmy farmili około 10 trylionów. Nie wiem, no myślę, że tak minimum 24 godziny zajmie mi do farmienia do Mutant Kinga. Dobra, zostawię to na kilka godzin na Frames Booście 80%, w sumie to 20% ma Frames Boosta tutaj na publiku jakimś. Dobra, ale zostawię to na kilka godzin na Frames Booście 80%, zobaczymy, ile uda nam się dobić. No bo musimy te rebirfy wymaksować, bo jak wymaksujemy te rebirfy, to już wam coś pokażę tutaj. Musimy sobie pójść w to miejsce dokładnie. Będziemy wtedy mogli walczyć o topkę, bo na razie w tej topce są osoby w większości, które mają kopiowane pety, bo no było dużo bugów na kopiowanie petów, ludzie sobie pokopiowali te Robux pety, które są tutaj i mają full team takich Robux petów w wersji Void, Galaxy, Huge i mają całe teamy po 120 tysięcy. A teraz podobno właśnie naprawili już bug na kopiowanie i nie ma tego bugu na kopiowanie. Ale dobra, teraz robimy to tak. Idziemy sobie oczywiście tutaj i niech to się farmi kilka godzin, zobaczymy, ile uda nam się wyfarmić tej siły. I po jakichś kilku godzinach udało się nabić 276 QA, czyli wyfarmienie tutaj do tego gostka, no czyli 1,2 QI, zajmie mi co najmniej jeden dzień, a więc tym zajmiemy się w kolejnym filmie, a w tym to będzie na tyle.